Cześć, z tej strony Norbi i kolejny odcinek z cyklu przygody Geralta Wiedźmina. Olgierd von Everetz dał mi jakąś chorą misję, w której muszę odzyskać róże. Spodnie kawalerzysty jakieś. Przy okazji możemy sobie tutaj coś pozbierać, bo w sumie... Czemu nie? Szpiki, co? Kurde! Ofierska rodynka, broń unika, strzelnicy narzędzia kowalskie, mistrzowskie kawaleryjskie siodło. Co to w ogóle za mistrzowskie kawaleryjskie siodło je? Nie, 75. Ordynka, fajna. Ale jak widać, mój mieczol jest jak na razie lepszy. Pomimo tego, że ma całkiem fajne obrażenia dodatkowo, czyli plus 100 do przebicia pancerza, szansa na trafienie krytyczne, całkiem niezła. 136. Kurczę, za niedługo mi się będzie kończyć łopata. Wzmocnione drewno, ruda żelaza. Jeśli dobrze kojarzę, to te dwa zwierzaki powiedziały mi, że pani jest na górze. Ale ja tak naprawdę... Ja bym sobie pochodził tutaj, co wy na to? Tak, tutaj nie przejdziemy. Saletra. Tutaj damy radę przejść. Aha, czyli musimy. Tutaj wychodzimy na zewnątrz. Tu niestety chyba nie, bo to zamknięte. Nie tutaj używać kota, bo jest to trochę bez sensu. Dobrze, chyba tędy. Boję się. Oh my god. Nieźle. Chodźmy sobie tutaj. Czekajcie, tutaj mogę coś podpalić. Tutaj też coś można robić? Aha, okej. Okay. Wszystko zawalone. Szkoda. Znaczy oczywiście to, że to zwierzęta powiedziały, że pani jest na górze, to nie znaczy, że ona musi żyć. Tędy. Tutaj było niesamowite bogactwo, powiem szczerze. Widać to naprawdę. O ty w mordę! Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, a każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób. Na razie się nic nie wypowiadam, powiem szczerze, że... Ślady pożaru. Ciekawe. Kurde, jeszcze jakieś odgłosy tutaj. O, masakra. Zamknięte.
Tędy? Zamknięte. No i jestem na piętrze. Odszukaj Iris von Everick na piętrze. No to będzie zamknięte. Chyba, że gdzieś jeszcze znalazłbym klucz. Czekajcie, tam jest... A, tam już nic nie ma. A? Może tędy. O, oh, shit. Jeszcze mi się drzwi same otwierają. Ja sobie wyciągnę miecza. O! Upiór. A, ona się leczy. A, w ten sposób. Znowu muszę to zniszczyć? A ty nędo, no. Kurde. Aha, do drugiego. Ale zobaczcie, jaka cwana. Jest. Upiór z obrazów. O, skurkowana. I czemu to się pali? Zobaczmy sobie w bestiariuszu ten upiór z obrazu, czego będzie w postaciach, chyba nie. Nie, w bestiariuszu pod upiory. Biała dama, no to było dawno temu, upiór z obrazów. Związany jest z przedmiotami ulubionymi za życie lub po prostu z miejscem śmierci. W obu przypadkach w grę wchodzi też ten sam czynnik. Silna więź emocjonalna, z której upiór czerpie siłę. Czytajcie sobie na spokojnie. Oczywiście mogłem wziąć znaki, skończyłbym ją szybciej. Czekajcie, coś tutaj jest. Portret Iris i Olgierda. Ozdobny kontusz, ozdobne buty. No i zbadajmy. Co z pani zostało? To musi być ona. Zaraza. Chciałeś ją zobaczyć, oto jest. Człowiek powinien ważyć słowa, gdy wypowiada życzenie. Łatwiej uniknąć rozczarowań. To jakieś żarty? Czemu od razu nie powiedzieliście, że nie żyje? Bo nie pytałeś. Nie pytałeś. Oczywiście, że tak.
A dlaczego nikt jej nie pochował? My nie potrafimy. A klucznikowi jeszcze za życia kazała trzymać się z dala od siebie. Czemu oni w ogóle mi pomagają? Im dalej w las, tym bardziej się zastanawiam. Czemu mi w ogóle pomagacie? Wezwano nas, byśmy służyli Iris von Everec. Nasza pani umarła, ale to niestety nie zwalnia nas ze służby. Rozumiem. Chcecie opuścić to miejsce. I te ciała. Dziwisz się? Nie. Wcale. W jaki sposób umarła? W jaki sposób umarła? Nie widzę ran ani śladów walki. Serce jej pękło. Znaczy co? Zawał? Nie, po prostu pękło. Z bólu i z żalu, ciężko tak? Ciężko mi w to uwierzyć. A jednak tak właśnie było. Któregoś dnia Iris zamknęła drzwi frontowe na klucz. Położyła się tu i umarła ze smutku i samotności. Jej duch jest niespokojny, gniewny, atakuje intruzów. Wiecie czemu? Pani von Everec ma za sobą ciężkie przeżycia. Odwykła od gości i nie przepada za ludźmi. Nie słyszy nas. Muszę porozmawiać z duchem Iris. A możemy? Wychodzi na to, że muszę porozmawiać. Ale w sumie jak porozmawiałem z... Nie jest łatwo dotrzeć do naszej pani. Z Witoldem, nie? Gorycz. Mam swoje sposoby. Żeby nawiązać kontakt z Iris, muszę wpierw pochować jej ciało. Ale cmentarzysko klucznika nie wydaje mi się odpowiednim miejscem. Za dużo tam krwi, strachu. Lubiła spędzać czas w ogrodzie przed domem. Więc może tam. Czekaj. Weź ten klucz. Otwiera drzwi frontowe. Dobry piesek. Kurde, ale jest... klimacik. No co jest? Czemu mi nie chcesz wziąć pochodni? O, teraz. Znowu jakieś duchy? Znajdź odpowiednie miejsce na pochówek Iris. Tutaj już byłem chyba. Czekajcie, byłem? A, tutaj jest... Nasza pani lubiła tu przesiadywać, ale to nie jest dobre miejsce. Za blisko domu. Poszukam gdzie indziej. To były kwiaty. Aha, czyli to nie był. Iris von Everec lubiła kwiaty. Ale nie chciałaby ich zniszczyć. No cóż. W takim razie wykopię grób gdzie indziej. A, tutaj to już byłem, sprawdzałem to. Chyba odpowiednie. Tak, lubiła tu malować. Czy pani von Everec miała jakieś oczekiwania? Jak chciała być pogrzebana? Czuła strach przed śmiercią i bała się, że nikt nie zadba o jej pochówek, nie powie dobrego słowa. W takim razie ja spróbuję. Może tak. Nie znałem Iris von Everec i niewiele mogę o niej powiedzieć. Los chciał, że jej szczątki składa do grobu nieznajomy. Czasami los plącze nam ścieżki, a życie staje się ciężkie, nie do zniesienia. Po śmierci każdy zasługuje na wytchnienie.
A może wy dwoje macie? Wy dwoje. Macie jakieś ostatnie słowa dla swojej pani? Nie dbamy o ludzkie obrządki. Kto to w ogóle jest? Wierzę, że uczyniłeś wszystko zgodnie z waszymi. To są jakieś duchy. Złóż na grobie szkicownik, obrazek Iris z Olgierdem. Nie wiem, czy chcesz być pochowana z obrazem swojego męża. Ale skoro żyliście razem, może pragniesz mieć go przy sobie, także po śmierci. Mam nadzieję, że dobrze zrobiłem. Szczątki zostały pogrzebane. Spróbujmy ją wezwać. Chociaż mogłem wziąć ten szkicownik, ale... Kurde, nie wiem. Zapomnij o gniewie. Zapomnij o żalu. Okaż swe oblicze. A, jednak chyba dobrze. Za życia piękna. Wybacz, że po śmierci szkarada. Świata. Muszę cię o coś... Tak w kwestii Shreka, nie? Zadzie... Co? Tak wyglądał? Świetny był. Powiem szczerze, że robi wrażenie. Mam iść za tobą? Dobrze. Kurde. Ja pierdzielę, normalnie co teraz będzie? Co to za miejsce? Aha. Namalowany świat. Dzieło Iris von Everett. O kurde, no ja co ja mam tutaj robić? My istniejemy w obu światach równocześnie. Dziwne miejsce. Wyśniła je Iris von Everett. Za życia istniał tylko w jej umyśle. Po śmierci nabrał realnych kształtów. Trudno w to wszystko uwierzyć. Lepiej dla ciebie, żebyś uwierzył i miał się na baczności. Namalowany świat bywa niebezpieczny. Ja pierdził. Wszystko pięknie, ale gdzie Iris? Obudziłeś ją tylko na chwilę. Jeśli chcesz porozmawiać, musisz wyrwać ją ze snu na dobre. Tylko jak? Jesteś tropicielem, prawda? Przyglądałeś się śladom. No i? To świat złożony z zatartych wspomnień. Nasza pani pragnie wymazać je z pamięci, ale nie może. Znajdź je, napraw, przywołaj lęki, które dręczą Iris von Everett, a potem je zniszcz. Łatwo powiedzieć. O masakra. Będzie się działo tutaj, naprawdę, powiem szczerze. Widmo Olgierda i jego żony? Ale czemu się nie ruszają? To wspomnienie. Ale niekompletne, zadarte. Musisz mu się przyjrzeć i je naprawić. No kurde, ale jak... Resztki zastawy do podwieczorku albo śniadania. Paleta do mieszania farb.
Aha, tutaj coś jeszcze jest. Duch od stepu nosi ślady częstego czytania. No tutaj będzie pewnie zastawa. No chyba nie to. Pasuje jak kula. Dobra, jemu pewnie trzeba dać książkę. Pasuje jak kula. A ta zastawa to po co? Wiesz co? Powinniśmy sprawić sobie psa. Albo lepiej psa i kota. Gdy przyjdzie Słota, pies będzie grzał mi stopy, a kot bawił się kłębkiem włóczki przed kominkiem. Co myślisz? Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Wybacz, zaczytałem się. O, taka ciekawa ta książka. Tak, bardzo. Wiesz co, wróćmy już lepiej do środka. Czemu? Tak przyjemnie się tu siedzi. Śpiewają ptaki, bzyczą pszczoły. Olgierd bez tych wszystkich swoich blizn, zobaczcie. Przepraszam, kochanie. Gorzej się poczułem. Pójdę do domu, a ty uważaj proszę na siebie. Niby nie taki zgorzkniały, ale jednak jakby nie obecny ciągle duchem zaczytany w książce. Co to, kurczę? Aha. Co to? Kolejne wspomnienie? Nie. Koszmar. Wcielony strach, z którym wcześniej czy później przyjdzie ci się zmierzyć. Wcześniej czy później? Takie niby pszczoły, nie? Czy da się z tego coś zebrać? No, to jest szumie. To też są te niby pszczoły. Tutaj chyba też jakieś... Zobaczcie. Kolejne wspomnienie. Wspomnienie jest zatarte. Musisz rozejrzeć się i odgadnąć, jak je uzupełnić. Dobra. Welon ślubny. Tutaj coś jest. Kieliszek. Taki sam jak ten, który trzyma Olgierd. Resztki od świętych dekoracji. No chyba nie to. Pasuje jak ulał. Twoje zdrowie, żono. I twoje, mężu.
W moich stronach nowożeńców wita się chlebem i solą, ale póki co jesteśmy sami. Myślałem, że ona powinna mieć w rękach kwiaty i na głowie ten wianek. No ale jednak okazało się, że tylko wypili. Zobaczę, co się da zrobić. A póki co, chodź, pokażę ci dom. Dobrze, tylko wiem, że to głupie, ale on tak długo stał pusto, a ja... Boisz się pająków, wiem przecież. Pozbierałem je wszystkie i wyrzuciłem do ogrodu. A, czyli te pająki, które zabiłem, no to... Mój rycerzu, zadbałeś o wszystko. Aha. Czyli muszę ubić... Na trzy już nie zabiłem, więc będzie jeszcze coś? Tak jest. Ej! O, skurkowany, no. Dobra. Kurczę, tak nie wiadomo, co robić tutaj. Ani tutaj wszystko, ani nic nie widać tak dobrze. Znowu ta postać. A to co? Przerąbane. Teraz to już nie będziemy tutaj zamknięte. No, znowu sen o przeszłości. Wie się nie żyli, pewnie też niekompletny. Znajdź sposób na ożywienie wspomnienia. A czekajcie. Prawie taki sam jak scena na obrazie. Okej. Więc tak, co my tutaj mamy? No nie wiem, powiem szczerze, zaraz zobaczymy, co ja tutaj będę mógł zebrać. Castel Ravello. Wino z Toussaint. Drogie. Tu mam chyba podpalić. Czekajcie, jeszcze raz sobie zerknę. Wszystkie świece muszą być zapalone. I wino chyba postawione na ten, okej. Okay. Na obrazie były... Przepraszam. Srebrna nitka, perły. Ta lalka musiała kosztować fortunę. Dobra, i teraz... Coś tu jeszcze mamy. Żona Olgierda lubiła kwiaty. Sądząc po ornamencie, to mogła być jej szczotka. Wystawny obiad. Chcieli zaimponować gościom. Coś jeszcze mogę sprawdzić? No to wino bym pasowało gdzieś postawić. Nie, tutaj jest tak samo. Zgaś. Dobra.
A nie, ostatnie są zgaszone. Nie no, dobrze widzę? Ostatnie zgaszone, drugie i pierwsze się palą. Nic tutaj więcej nie widzę. Chyba, że coś jeszcze po boku. Czekajcie, włączę sobie o, w ten sposób. Aha. O, właśnie. Myślałem, że to się jeszcze trzeba będzie postawić na stole, bo to wino jak podniosłem. Wszystko dobrze? Blada jesteś jakaś niewyraźna. Nie, nie. Wszystko w porządku. Opowiadaj lepiej, co u was. Tak się cieszę, że was widzę. Tylko czemu dziadkowie nie przyjechali? A wiesz, droga daleka, wyboista. Utopce po drodze. Pewnie nadal nie chcą mnie znać. A to co? Przywieźliśmy rzeczy, Iris. Trochę ubrań, szczotkę do włosów, ulubioną lalkę z dzieciństwa. A, i jeszcze to. Dla ciebie. Weksle? Trzeba było wykupić twoje długi, żeby wstydu dla rodziny nie było. To miło, że mama i tata pamiętali o mnie. Olgierdzie. No i widzisz, jaki on jest? A przestrzegaliśmy cię przed ślubem. Zbir i prostak, który otacza się hołotą. Nie boisz się mieszkać pod jednym dachem z tymi zbójami? Okej. Więc chodźmy za nim. Ale jest klimacik, powiem szczerze, że aż nawet jestem. Znowu ty. Nie podoba mi się to miejsce. Nie jestem w stanie za bardzo tutaj nic mówić. Jestem tak, pod takim wrażeniem tego wszystkiego, co się tutaj dzieje. Dobra. Ale zobaczcie. Wyłączmy. Okej. Co to jest? Zakrwawiony ręcznik. Ślady krwi. Ktoś najpierw mył tu ręce, a potem wytarł je w tamten ręcznik. Czyli pewnie ten ręcznik trzeba tutaj położyć. Która godzina? Późno już. Śpi. Znowu siedziałeś całą noc w gabinecie. Co ty masz na rękach? Nic takiego. Ubrudziłem się. Czy to krew? Skaleczyłeś się? To plamy z atramentu. Pisałem listy. Wiesz co? Wybieram się niebawem do Oxenfurtu. Może pojedziesz ze mną? O, cudowny pomysł! Wycieczka dobrze zrobi nam obojgu. Ręce takie ma jeszcze niepocięte. Chodźmy spać. Jestem zmęczony. Teraz na pewno nie usnę. Nie ma mowy. Chodź, dokończę twój portret.
Kolejne zatarte wspomnienie. Co my tu mamy? Algierda. Samo widać, powiem szczerze. Dobra, zobacz. Malowała Algierda, ale obraz różni się szczegółami. Coś jest nie tak z martwą naturą, są świeże. Jakby dopiero co ktoś spryskał je wodą. Tutaj trzeba położyć. Kompozycja martwej natury musi pewnie być taka jak na obrazie. Kurde, nie zauważyłem jak... Winogrona z lewej. Chyba pasuje. Nie widziałem jabłka tam, powiem szczerze. Jabłko z prawej. To idzie tu. Nadal coś nie tak. Tak, bo czegoś jeszcze tutaj brakuje. Czekajcie. O, kielich. Kielich, taki jak na obrazie. Kompozycja martwej natury musi... Wybierz miejsce dla kielicha. Kielich na środku. Może z tej strony. Wreszcie. Wszystko jest tak, jak na obrazie. O, teraz tak. A uśmiechnij się trochę szerzej. O tak? Miałeś się uśmiechnąć, nie szczerzyć zęby. Nie, dalej źle. Uśmiechnij się tak, jak wtedy, kiedy ojciec zgodził się na nasz ślub. Proszę. Ech, nie ma z ciebie żadnego pożytku. No przecież widzę, że coś cię gryzie. Muszę jeszcze trochę popracować. Znowu? Olgierd. Obiecaliśmy sobie, że nie będziemy mieli przed sobą żadnych tajemnic. Wybacz, nie chcę o tym rozmawiać. Olgierdzie. Kurczę, w co on się wpakował? Udaj się do pracowni Olgierda. Tędy? I jeszcze widma normalnie, które wydają odgłosy. To ciekawe. To pracownia mistrza von Everetz. Tutaj zgłębiał arkana sztuki. Aha, tajemnej. Widzę, że to jakiś krąg. Ale przerwany. Pentagram do spętania przyzwanej istoty. Linie są wytarte. Trzeba kredy, żeby je poprawić. Potem ustawić świeczki. Świece z pszczelego wosku. Pakt krwi. Albo o obcych obecnościach. Księga o paktowaniu z demonami. Zimą dwór był naprawdę ponury. Chyba się wpakował w niezłą kabałę, powiem szczerze. Kreda. Tutaj coś jeszcze jest. Między światami. Bramy tajemnic między światami. Biblioteczka okultysty. W mordę. To się ładował nieźle. Czarna magia. Powinno wystarczyć. Teraz świeczki. O kurde, a jak, skąd ja mam wiedzieć? Czekajcie. Wyjdź. Muszę się zastanowić.
czy tu jest jakiś... Czekajcie, zobaczmy sobie w ekwipunku. Jakiś dziennik. A, to było o tych harpiach. Między światami taka była książka. Czekajcie, co tutaj jeszcze było? Szkicownik Iris. Tego się niestety nie da w żaden sposób nic z tym zrobić. Między światami. O, przeczytajcie sobie na spokojnie. Ale to już było. Między światami to było... O, właśnie. Okręg koła nie może być przerwany. Nie trzeba kreślić pewnie, dzierżąc kredę w dłoni, ponieważ linia może być zadeptana, bądź na kręgu trzeba postawić dodatkowo barierę zapalonych świec z szczerego wosku. Ustanowią wyraźną i nieprzekraczalną barierę dla przybysza. Na okręgu. Okej. Okay. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Na okręgu. Dobra. To może tak. Wracaj! Musimy porozmawiać! Zostaw mnie! Chcę być sam! Nie tym razem! Wracaj natychmiast! Daj mi spokój. Po prostu chcę popracować samemu. Kopał się w jakąś na czarną magię, kwestię okultyzmu, no i teraz jest przerąbany. Nie wiem, czy on... Czy on już jakiegoś ducha przywołał? Mam użyć. Próbowałem już wszystkiego. Chcę rozwiązać naszą umowę. Przybądź! Przakrew! Co jest? Nie udało się? Ogień! Do mnie! Gaście pożar! Tego się nie spodziewałam. Zamknięte. Musisz znaleźć inne wyjście. W ten sposób. Ooo! Zaraz, sam środek burzy śnieżej. Muszę się schronić w środku. Dobra. No, ruchy. Wydostać się, znaleźć drogę do domu. Pod spodem? No rusz się! A, tutaj jest. Gdzieś wejście do piwnicy. A, dajmy tak.
Aha, poczekajcie, już wiem. No tak, ja mam tutaj grom zamiast dekoktu. O, tak będzie lepiej. Olgierd, Iris i jej ojciec. No, coś to jest? Kubek? Kufel do piwa, ale pita z niego wódkę. Chyba wtedy zaczął palić. Osuszona do ostatniej kropli. Fajka? To chyba nie to. A więc tak umilał sobie długie zimowe wieczory. To chyba nie to. Czyli coś tutaj jeszcze jest. Aha, coś tutaj. O, tutaj. Kontrakt ślubny. Kontrakt ślubny zawarty między Iris a Olgierdem. Kontrakt musiał trzymać ojciec. Nadto stoi, że Iris należy się szacunek, że będziesz liczyć się z jej życzeniem i zdaniem, a... Do rzeczy, tato, bo stracę cierpliwość. A zobaczy, że on już w tym momencie ma te blizny na głowie. Na prośbę Iris zrywam małżeństwo. O! What? Mówiłaś, że będziesz przy mnie aż do śmierci. I słowa dotrzymałam, bo Olgierd, którego znałam, przestał już istnieć. Nie tak łatwo zrezygnować z danego raz słowa. Wierz mi. Zostaniesz tu na zawsze. Dość tego! Nie będziesz nam rozkazywał, ty... Ojcze! Nie! Służba! Zabrać mi to ścierwo i trupojadom na żer rzucić! No to ładnie się załatwił. Tu mamy jakieś gule. Pamiętał, że powinien ją kochać. Chodźmy na górę. Masakra. Kurde, jaka jest historia, to aż... O! Czekajcie, muszę sobie poprawić słuchawki. Co jest? Dobra, słuchajcie, prawie 50 minut to trwa już ten odcinek. Ja powiem szczerze, że nie wiem, ile jeszcze będzie trwało to wszystko, dlatego ja w tym momencie zrobię przerwę, ale powiem szczerze, że no jest coś niesamowitego. Taka historia w takim wydaniu, rewelacja. Może nie ma tutaj jakiejś strasznej dynamiki, ale powiem szczerze, cały czas trzyma w niesamowitym napięciu i no nie wiem, jak to się skończy. Mam nadzieję, że no nie wiem jak. Do następnego odcinka. Bywajcie.